Witam Państwa bardzo serdecznie. Korzystając z okazji, rzadkiej okazji, jeśli chodzi o gminy wiejskie, że mamy swoją telewizję, chciałbym słów parę do Państwa. Proszę Państwa, jest to taka szczególna pora, jako że jesteśmy tuż po świętach Bożego Narodzenia, zbliża się Nowy Rok. Myślę, że czas na podsumowania minionego roku, który, jak sądzę, dla nas, dla naszej małej ojczyzny, dla gminy Kolbudy był czasem dobrym, czasem niezmarnowany szans. Udało nam się po raz kolejny z ostatnich, że tak powiem, okruchów stołu unijnego pozyskać sporą ilość pieniędzy plus nasze pieniążki, co spowodowało, że w dalszym ciągu te inwestycje idą. Jest ich oczywiście coraz więcej. Można by je wymieniać. Ja pozwolę sobie tylko o niektórych, może tych strategicznie najważniejszych, a więc drogi do terenów przemysłowych, z których to terenów, jak Państwo doskonale wiecie, pozyskujemy środki w postaci podatków, między innymi na te zadania inwestycyjne. Ale poza tymi drogami do tak zwanych celów podatkowych, są jeszcze i były i będą budowane drogi, które służą przede wszystkim nam, mieszkańcom. Choćby bardzo droga, ale niesłychanie potrzebna droga między Bielkówkiem a Pręgowem, która w znakomity sposób skróci odległość między dwoma tymi dużymi przecie miejscowościami. Oczywiście, jak zauważyliście Państwo, te drogi robimy w tak zwanym pełnym zakresie, a więc są to chodniki, krawężniki, oświetlenie, tak jak przystało na gminę Kolbudy. Oprócz tego, jak Państwo doskonale wiecie, pracowaliśmy też w centrum Ostróżek. Tam zlikwidowaliśmy wąskie gardło w postaci skrzyżowania, które da początek, czy dało już początek dalszej rozbudowie dróg, zarówno tej na kierunek Buszkowy Dolny, jak i tej na kierunek droga powiatowa przez Ostróżki koło Świetlicy Wiejskiej. Proszę Państwa, poza drogami, bo sporo ich w tym roku robiliśmy, tradycyjnie i w dalszym ciągu budujemy kanalizację, chociaż stopień skanalizowania, brzydko to brzmi, jest bardzo wysoki. Tym niemniej jednak mieszkańców przybywa i trzeba nowe budynki, jak również część starych podłączać. Myślę tutaj o sołectwie przede wszystkim Lisewiec i o kończących się inwestycjach w sołectwie Czapiec, oczywiście, plus Mały Czapiec, który pozostawiamy sobie jakby na deser, za co już mieszkańców Małego Czapielska przepraszam. Proszę Państwa, również wodociągi, również mnóstwo innych drobnych rzeczy, które ułatwiają nam życie, a więc ciągi pieszo-rowerowe, chociażby ostatni odcinek, na dzisiaj ostatni odcinek, bo marzy nam się jeszcze taki ciąg nad obwodnicą, a ten, który skończyliśmy, o którym mówię ostatni, to Bąkowo-Kowale. Proszę Państwa, oprócz tego remonty. Remontów całe mnóstwo, przede wszystkim te dotyczące szkół i przedszkoli. Przyznaję, że w wyniku zawirowań związanych z reformą oświaty tak trochę rzucamy się od burty do burty, i w najbliższym czasie będziemy chcieli rozbudować szkołę o salę lekcyjną i porządną halę sportową w Lublewie. Tam rzeczywiście mamy zbyt duże zagęszczenie dzieci. Chcielibyśmy poprawić również warunki w Pręgowie. No i oczywiście, o czym Państwo doskonale wiecie, bo na ten temat w publikatorach dużo się mówiło, szkoła w Kowalach. Tu, tak jak mówiłem od początku podpisania porozumień między Pruszczem Gdańskim a nami, szkoła ruszy, jeżeli pozyska my w trójkę, pan prezydent Adamowicz, pani wójt i gmina Kolbudy, stosowne pieniądze z własnych budżetów, gmina wiejska Pruszcz i my na pewno nie będziemy w stanie tak dużej inwestycji
podnieść i pociągnąć i skończyć. To są dziesiątki milionów złotych w stanie na gotowo. Ale żeby nie było tak słodko, mamy też swoje problemy. Państwo doskonale wiecie, w jakim stanie jest kręgosłup naszej gminy, myślę o drodze wojewódzkiej 221. Od Gdańska do obwodnicy jest planowany remont. Kiedy on nastąpi, trudno powiedzieć. Na dzień dzisiejszy proponuje się nam rozwiązania zupełnie nie do przyjęcia. Lewo czy prawo skręty, to w ogóle nie ma znaczenia. Jeżeli tak ma być, to lepiej, żeby było to, co w tej chwili jest. Trwają rozmowy, trwają negocjacje. Mam nadzieję, że w przyszłości ten ruch zostanie nie tylko usprawniony, ale też i rozproszony, bo zwróćcie Państwo uwagę na fakt, że drogą tą nie tylko poruszają się mieszkańcy Kolbud, gminy Kolbudy czy miasta Gdańska, coraz więcej pojawia się w tym rejonie mieszkańców gminy Pruszcz i samego Pruszcza. Powstały nowe drogi i one oczywiście generują ten ruch na kierunek droga wojewódzka, a potem na tak zwaną S6, czyli obwodnicę trójmiejską. Trzeba tutaj powiedzieć, że ten ruch nie odbywa się płynnie, bo po pierwsze na obwodnicy w rejonie Kowali światła, sygnalizacja świetna, która nie upłynnie, a raczej wyhamowuje. No i dalej, na obwodnicy. Ostatni kaleki węzeł na całej długości to węzeł Kowale. Chciałoby się, żeby wreszcie ten węzeł wyglądał tak, jak wszystkie pozostałe na tejże drodze. Oczywiście wymaga to stosownych finansów, ale to już jest sprawa nie tylko gminy Kolbudy. Jestem głęboko przekonany, że pan marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk, który doskonale rozumie nie tylko nasze problemy, bo teraz to już są problemy tych, którzy korzystają z obwodnicy, tych, którzy korzystają z drogi wojewódzkiej 221, tych, którzy chcieliby, by ten ruch był rozproszony. Myślę tutaj również o panu prezydencie miasta Gdańska. Wszyscy razem zechcemy sobie, proszę Państwa, sobie pomóc. Oczywiście bez udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad temat nie ruszy z miejsca, ale wierzę, że i panowie dyrektorzy tej znakomitej instytucji zechcą pochylić się nad naszymi problemami i razem spróbujemy ten węzeł gordyjski wcale nie ciąć, po prostu rozwiązać z dobrą, że tak powiem, perspektywą dla wszystkich zainteresowanych stron, a przede wszystkim mieszkańców. Mówi się oczywiście, proszę Państwa, o tym, że niebawem w rejonie Kowali pojawi się tramwaj. My o tym wszystkim wiemy, że zostanie rozbudowane parę dróg na terenie miasta Gdańska, które usprawnią wyjazd naszych mieszkańców z sąsiedniej miejscowości, jaką dla nas jest Gdańsk, na kierunek południowy. Też na to liczymy. Nie zmienia to jednak faktu, że na dzień dzisiejszy są to rzeczywiste, realne problemy. Jeśli dodamy do tego węzeł Szadułki, który się permanentnie blokuje razem z ulicą Jabłoniową i to utrudnia dojazd naszych mieszkańców do Gdańska i nie tylko do Gdańska, no to widzicie Państwo, że tych problemów nie brakuje. Ale kończy się rok. Za dni parę następny 16. Proszę Państwa, korzystam z okazji i pozwólcie, przyjmijcie życzenia, żeby nas zdrowie nie opuszczało, żeby ten rok był spokojny. Mniej wrzasków, mniej krzyków na wszystkich płaszczyznach, poczynając od dzieci w przedszkolu, kończąc na naszym znakomitym parlamencie. Niech nie opuszcza nas dobry humor i proszę Państwa, niech otaczają nas bardzo życzliwi ludzie. A jeżeli uda się nam spełnić jeszcze chociażby parę tych najskrytszych życzeń, to myślę, że będzie dobrze. Czego Państwu bardzo, bardzo serdecznie w imieniu wszystkich władz gminy Kolbudy życzę. Dobrego roku.